Witam. Cieplutko, serdecznie, gorąco. Dziś będziemy robić maty w dwóch rundach. Zadanie jest proste. Wieża musi odciąć króla. Aha. Czy se zrobiłem te? Nie zrobiłem te, to se zrobię. Gdzie ja mam te? Statystyksy. Moment, ja to zadanie już zrobiłem, ale chciałem sobie strzałeczki. Jeszcze raz wróciliśmy. Gdzie ja tu mam? No zrobię najpierw zadanie, a potem będę robił strzałeczki. Trzeba ponieważ skoczek może przyjść zarówno na C3, jak i na B3, trzeba odejść tą wieżą, która nie odcina króla. Znaczy, której nie może zablokować. Jedna odcina króla i tu dajemy mata. Gdzie ja tutaj mam te? A, mamy to zadanie zrobiłem. Ojejku. Tu. A. No matujemy z ciężkimi figurami. Następne zadanie jest podobne, ponieważ skoczek może przyblokować wieże i tu. Oj. Dobra, wracamy jeszcze, tutaj mam. Najwyżej nie będzie strzałek, jedziemy. Ojej. A, bo to jest to zadanie, które on tu zrobił. To jest zadanie drugie i teraz my tu widzimy, że ten skoczek chce zablokować tę wieżę. To tą wieżą odcinamy tu i dajemy mata. To są maty w dwóch. Zrobimy jeszcze jedno. Ponieważ... A, to jest to zadanie, które było. Ponieważ wieża nie może być zablokowana tu, to idziemy tu. No to spróbujmy zrobić to zadanie. Ponieważ ta wieża nie może być zablokowana, to idziemy tu. Nie wiem, czy to jest mat na roszadę, czy nie. Załóżmy, że zagramy wieżą i załóżmy, że zrobimy roszadę. Tak, zadanie było na roszadę. Robimy następne. Mat w dwóch ruchach. Tego nawigatora chciałbym zniszczyć. A. Już jest. Zniszczyłem go. Mat w dwóch ruchach. To jest ciężko dać mata w dwóch ruchach, bo król ucieka w tamtą stronę. Ale tu mamy taki niuans, że jak on zbije wieżą, przyjdziemy hetmanem na A7, to będzie mat. Ale nam się udało. To nam zajęło tyle minut. Zrobimy jeszcze jedno i kończymy z tymi. O,
Mat dwóch. Tutaj wieża odcina, więc trzeba zrobić odblokowanie, otwarcie linii. Ofiara hetmana za otwarcie linii. Zrobimy jeszcze jedno, może nie będzie takie trudne. O, dokładnie to samo. Mat w dwóch ruchach, co ja mam z tym zrobić? No nie, no to... I to jest, proszę Państwa, no takie... Ojejku. Ajajajajaj. Tu odcinamy, nie może iść tu i tu dajemy. Dobra, idziemy na jakieś łatwiejsze zadania. Państwo się ze mnie śmieją. O, dorabiamy hetmana. Idziemy na następne zadanie. Tu również skoczek odcina pole, król odcina, więc dorabiamy hetmana, który zaatakuje też pole H8. Idziemy dalej. Zlatlał Karl Wacław, Zabka Dratislav, Swietla nad Sazanowoj, Cech Republik, poniżej lat 10. Idziemy dalej. Tu trzeba dorobić konisiak. Dorobienie czegokolwiek. Król jest w siatce matowo-patowej. Trzeba dorobić konisia. Grali tak w Nowej Zelandii. Proszę. Jak pięknie. Tu jest dokładnie to samo. Pchamy pioneczka, mat w jednym ruchu, ale nam dobrze idzie. Idziemy dalej. Pchamy pioneczka i mat. Jak ja to lubię, jak jestem świetny. A tutaj dorabiamy hetmana, bo pion odbiera mu pole. Nie? Jeszcze jedno. Pioneczka. I jeszcze jedno. Hetmanka dorabiamy i jest mat. I przechodzimy do nieco trudniejszych. Powinny być takie maty, w których jest dużo figur na szachownicy. Są to maty w jednym ruchu. Królowi robimy. Coś mi się wydawa, że tego mata już dawałem. Idziemy dalej. Zrobiłem ręczne przestawianie, hetman związany, jak pion, znaczy nie hetman związany, jak pion zbije, król zablokowany skoczkiem i tym. Jedziemy dalej. Tu wieża odcina. Tu pionem. Goniec, skoczek, goniec. Gdzie ja mam te strzałki? A może tu mi strzałki nie przysługują? O! Przysługują mi strzałki. Skoczek, goniec. Nie te strzałki. Zielone będą lepsze. Mat. Jedziemy dalej. Tu wieża odcina. Tu pion. Tu goniec. To trzeba mata pionem dać. Jedziemy dalej. Skoczek broniony przez gońca. Skoczek odbiera pole. Wieża związana. Martinez Pollock. New York 1889. Jedziemy dalej. A nam pięknie idzie. Dajemy mata. Tu wieża odcina. Tu my odcinamy. Wieża broniona. No do 10 dojdziemy. Goniec kryje czarne pola, to i to pion kryje. I jeszcze jedno i lecimy dalej. Lasker, lasker. Breslau. 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 Czarnymi daje mata białemu królowi. To pole. Hetman, 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 hetman. Goniec.
pion, więc nie można iść pionem na D5, trzeba tym pionem stąd iść. Emanuel dał temu drugiemu laskerowi, a ten drugi lasker to nie był ten od tej pięknej kombinacji. Lecimy dalej. Branie figur. Łatwe branie figur. Hop. I dalej. Bierzemy łatwo konisia. To są zadania dla małych dzieci. Bierzemy konisia. Bardzo dobre zadania dla małych dzieci. I dalej. Koniś pod biciem. Koniś pod biciem. Idziemy dalej. To zadania dla małych dzieci. To wiemy. Taktyka dla początkujących. Według Iwa Ścienki. Idziemy w naukę po kolei. Co to jest mat w trzech? No dobra. Idzie. A, czarnymi dajemy mata. No to jak czarnymi dajemy mata, to król jest w siatce matowej. Szach wieżą. Co to było? A, podpowiada mi, żeby zacząć tym konikiem. A, podpowiedział mi. No to bardzo ładnie z jego strony. To źle zrobiłem zadanie, to robię nas takie to trudne. To znowu mat w trzech? A co to jest? Takie trudne, wziąłem mat w trzech, to nie wiedziałem. To możemy, to trzeba dać szacha. Tu szacha nie mamy. Oj, 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 oj. Po co ja się porywam na takie trudne zadania? Można pójść hetmanem na B3. Oj, 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 oj. Nie wolno dać szacha. A, wieża B1 robi drogę hetmanowi. Właśnie szukałem temu hetmanowi zrobić drogę do króla. I tu mamy szansę dać matę. Oj, jakie trudne. To już ostatnie robię z tych matów trzech, bo to trudne. Mat trzech, tu mamy szacha. Bijemy, dajemy mata wieżą. No, to samo daje ten mat. Ciekawe, czy przeciwnik zauważy. Idziemy zrobić jakieś łatwiejsze. Elementarne kombinacje. O, robimy. To lubię. Widły. Widły pionkiem. Widły pionkiem. Widły pionkiem. To była kombinacja Ananda. Anand. Widły pionkiem. Widły pionkiem. Sabo. Widły pionkiem. Proszę, kto pan Michał chciał, żeby robić serię wideł pionkiem? Widły pionkiem.
Widły. O przypadkiem zrobiłem widły pionkiem. To jedźmy do jakiegoś trudniejszego. Jeszcze tu mam. Tu dla początkujących. Mat w jednym. Hop. Pion domyka. Skoczek broni wieżę. Tu pułapkowe. Tu nie ma mata, bo król ucieka tu. Nie ma mata na H8. Trzeba też mata na E7. Jedziemy dalej. Mat w jednym. Tu pion przeszkadza w padnięciu, ale mamy tu. A tutaj hetmana prowadzimy z innej strony niż hetman przeciwnika. Tak dzieciom tłumaczę. Tutaj mat, odmiana mata epoletowego. Epolety to są naramienniki tutaj. O! Te piony to są jak te epolety. To może być z wieżami. Tutaj mat jest prosto, dwie figury nacelowane. Bardzo dobry mat dla dzieci. A tu hetman idzie. Tam, gdzie nie ma wieży. Tu hetman idzie do króla. Hetman idzie w szach, w matach blisko do króla. Proszę sobie zapamiętać. Hetman idzie blisko króla. Ponieważ hetman atakuje całe mnóstwo pól. On tu atakuje całe mnóstwo pól. Nie atakuje tego, na którym stoi, ale to osobna historia. Hetman idzie do króla. Co ja zrobiłem? A, powinienem dać szacha wzdłuż przekątnej. Tu powinienem dać, proszek mi ładnie podpowiada. No tak widać, nie umiem dać mata w jednym ruchu, ale obiecuję Państwu, że przez sobotę i niedzielę potrenuję. Mat w jednym, tu pion, wieża, wieża, hetman idzie z tej strony. A jak widzicie, mat w jednym może być skomplikowany. I jeszcze jeden, mat w jednym, oznany mat tu. Czy mamy jeszcze jakieś zadanko? Jeszcze mamy trzy kursiki. Mamy tu taktyczkę dla początkujących. I chyba jestem w teorii. Przechodzę do praktyki. Na zdobywanie przewagi. Zdobywanie przewagi możemy dać szacha i zabrać. Ale tu jest mat. Odmiana mata epoletowego. Nie wiem, co to. Jedziemy dalej. Czarnymi kombinujemy. Czarnymi kombinujemy. Tu możemy dać... A, gońca możemy zbić. Zbijemy gońca i uruchamiamy bakteryjkę. I tu jest dubeltowy szach. Dubeltowy szach to jest szach tiu. I tiu, przed dubeltowym szachem nie można grać szachujących figur. Dodatkowo koniś atakuje to pole, a wieża to. Jedziemy. Lecimy na Szczecin. Cóż my tu widzimy? Tu nie mamy dubeltowego szacha. Nie mamy, możemy gońcem naskoczyć, żeby się wieża nie zmieści, a potem zbić gońca, ale albo, no w ogóle możemy tu tego pionka zbić. Jak zbijemy pionka, nie można bić, bo dajemy mata. I dajemy mata. To Połgajewski tak zakombinował w Mariańskich Łaźniach. Jedziemy. A tu kombinuje czarny.
No kończymy to, bo żeśmy się zmęczyli. A, tu, proszę bardzo, motyw geometryczny dla Konisia napada na trzech. Odblokowanie, otwarcie linii dla Hetmana. Dobra, lecimy. Atak na króla. Pierwsze, to będą maty w jednym, dwóch ruchach, to powinienem dać radę. W dwóch. Idziemy na wprost króla. I żeby móc przyjść na oba pola. Jeszcze raz pokażę. Żeby można było przyjść hetmanem na oba pola. Lecimy dalej. Tu idziemy do pola B2. Hetman musi być broniony. Tu to samo, idziemy do pola B2. Hetman musi być broniony. Tu idziemy na dwóch, żeby mieć tu i tu i dajemy mata. Znowu idziemy do pola C3, nie wiem, czy on tutaj takie same zadanka. A, bo on to daje na różnych. Dzieciom trzeba dawać zadanka na różnych skrajach szachownicy. I tu pion nam przeszkadza, ale znowu idziemy królem. Mamy i tu, i tu. Dobra, lecimy dalej. Co to jest? Trudne jakieś. Jakieś trudne. Tu. A, myśmy to zadanie robili. To jest ten hetman kiepsko broniony. Trzeba zlikwidować oba skoczki. Likwidujemy jednego obrońcę hetmana. Co to było? No zrobił za nas zadanie. Idziemy dalej. No i tu. Dobra, robimy następne zadanie. To. To. No już robimy minuty 23, to ostatnie robi. Tu jest pion przeciążony z trzech stron. Więc jak go zbijemy, ajajaj, zbije nam tam. Nie możemy, tuś tak, a jaka chytraś. Najpierw bijemy. A jak zbijemy, to nam zbije gońcem. I co? I tak nulka. No to trzeba tu bić. A trzeba odejść królem. No na to mieliśmy grać tu i tu i tu. Dobra. Dziękuję Państwu za uważkę.